Ten film to będzie opowieść. Opowieść nie tylko o białej róży z Sheravet, ale o elfickiej młodzieży powstającej przeciwko najeźdźcy. O historii elfów niegdyś panujących, teraz walczących o przetrwanie. Ja jestem Raptor i zapraszam Was serdecznie do kolejnego materiału na moim kanale, w którym chciałbym opowiedzieć Wam o białej róży z Sheravet. Elfy, jedni z przedstawicieli starszych ras. Istoty, które pojawiły się na znanym nam kontynencie długo przed ludźmi, przypłynąwszy zza morza na swych białych okrętach. Lata temu elfia cywilizacja była bardzo rozwinięta, tworzyli rzeczy i konstrukcje, o których ludzie mogli tylko marzyć. Wiele elfickich wynalazków zostało przejętych przez ludzi, a największe znane nam miasta jak Novigrad, Vezima, Gorzwelen czy Bokler i wiele innych zostały wzniesione na ruinach elfickich miast i pałaców lub zostały przerobione i zaadaptowane. Elficka architektura była niesamowita i mogła wprowadzić w osłupienie, co doskonale widzimy po ocalałych ruinach czy choćby stolicy Toussaint. Poza budownictwem to elfom zawdzięczamy wszelkie kosmetyki, z których to tak chętnie korzystają czarodziejki oraz doskonałą broń, w tym w szczególności łuki. Elfia cywilizacja, pomimo iż żyła w koegzystencji z krasnoludami czy innymi starszymi rasami, znacząco odstawała od nich i przez setki lat spokoju rozwijała się w dobrobycie. Aż do czasu, gdy na kontynent przybyli ludzie. Elfy z racji długowieczności i zdystansowania traktowały ludzi jako chwilowy problem, coś co przyszło i na pewno odejdzie. Również z racji, iż przed tym nie mieli przed sobą większego zagrożenia, najwidoczniej nie rozwijali sztuki wojskowej, bo gdyby tak było, wszystko mogłoby potoczyć się inaczej. Prawdę mówiąc, wiele mogłoby się potoczyć inaczej, gdyby tylko elfy od razu postawiły jasne warunki ludziom, zamiast wycofywać się. Lata mijały, a ludzka cywilizacja rosła w siłę i z naturalnych potrzeb powiększała swoje terytorium, a elfy cofały się. Aż do czasu, gdy już nie było gdzie się cofać, elfy zrozumiały, że czas nie rozwiąże ich problemów. Cofając się w trudno dostępne rejony, niszczyły swoje piękne pałace, aby nie padły grabieże ludzi, ale wiedziały, że w końcu będą musiały walczyć. Po wielu takich dramatycznych przeżyciach i asymilacji, jedna z elfek wezwała młode elfy do walki, ale i tak było już za późno. Eliren wraz z większością wojowników została zmasakrowana, co uważa się za największą elficką tragedię, nie tylko z racji samej porażki, ale z racji, iż zginęła niemalże cała elficka młodzież. A to tylko ona jest zdolna do płodzenia potomstwa. W obecnych czasach elfy zrozumiały, że aby przetrwać, muszą dogadywać się z ludźmi, choć wielu się to nie podobało i szukali zemsty. Tak choćby powstały komanda Skoyatel. Teraz elfy żyją w swoich własnych, odizolowanych społecznościach, podzieleni na frakcje w Dolblatana czy Nilfgaardzkich lasach. Niezależnie od tego, z jakim uniwersum miałem do czynienia, to elfy w jakimś stopniu mnie interesowały. Czytając bądź słuchając fragmentów sagi o dawnej świetności elfów i spacerując po elfickich ruinach w Wiedźminie II czy III, odczuwa się naprawdę wyjątkowy klimat. To właśnie ten fragment, gdy Ciri wraz z Geraltem przybywają do Sheravet, za każdym razem robi na mnie ogromne wrażenie i wywołuje współczucie. Przez krasnoludów i ludzi nazywana Elireną. Poprowadziła ich do walki 200 lat temu. Starszyzna elfów była temu przeciwna. Wiedzieli, że nie mają szans, że mogą nie podnieść się już po klęsce. Chcieli ratować swój lud, chcieli przetrwać. Postanowili zniszczyć miasta, wycofać się w niedostępne dzikie góry i czekać. Elfy są długowieczne, Ciri. Według naszej miary czasu prawie nieśmiertelne. Ludzie wydawali się im czymś, co przeminie jak susza, jak sroga zima, jak plaga szarańczy, po których przychodzi deszcz, wiosna, nowy urodzaj. Chcieli przeczekać, przetrwać. Postanowili zniszczyć miasta i pałace, w tym i ich dumę, piękne Sheravet. W tym filmie chciałem skupić się tylko na historii elfów z kontynentu, odpowiedzieć Wam o dzielnej Eliren, a na filmy o Dolblatana czy elfach ludu Olch przyjdzie jeszcze czas. Tymczasem ja już dziękuję za oglądanie, zapraszam do odwiedzania moich profili społecznościowych na Facebooku czy Twitterze oraz wspierania wiedźmińskiej paczki na Patronite. Jeszcze raz dziękuję, zapraszam do kolejnych materiałów z Wiedźmina i nie tylko. Pozdrawiam, Narka.